Ekscelencje, przewielebni księża, arcybiskupi i biskupi, wielebny ojcze dyrektorze wraz z współpracownikami Radia Maryja, wielebni księża i ojcowie zakonni, czcigodne siostry zakonne, panie premierze, panie i panowie ministrowie, panie i panowie parlamentarzyści i europarlamentarzyści, panie wojewodo kujawsko-pomorski, droga rodzino Radia Maryja, będąca z nami już od 28 lat w naszym mieście w Toruniu. Ta grudniowa sobota należy do was. Kiedy chwilę przed uroczystością przechodziłem wśród was, po trybunach, po holach, widziałem ludzi uśmiechniętych, pogodnych, oddanych temu, z czym przyjechali. A przyjechali tutaj z miłością. Z miłością do swoich rodzin, z miłością do Boga, z miłością do ojczyzny, także z miłością do swojego radia, do Radia Maryja. Proszę. Proszę, abyście cząstkę tej miłości także związali z naszym miastem. Miastem, które jest miejscem macierzystym dla Radia Maryja, a tym samym dla was i dla waszych rodzin. Dziękuję za obecność wśród nas, torunianek i torunian. Staraliśmy się przygotować dobre warunki. Od kilku lat w tym miejscu jesteśmy, w miejscu, które mam nadzieję spełnia pani, panów oczekiwania, aby z radością świętować jubileusz Radia Maryja. Bardzo proszę ojca dyrektora i jego współpracowników z Radia Maryja o przyjęcie życzeń, aby nadal były przed wami długie lata mądrości i wzrastania ku dobru polskiej ziemi, ku dobru tej miłości, z którą pielgrzymi zjechali dzisiaj do Torunia. Paniom i panom pielgrzymom życzę, aby czas nadchodzący, świąt Bożego Narodzenia, był czasem dopełnienia tej wielkiej ich miłości, ich obecności wśród najbliższych, aby Pan Bóg błogosławił, a w nowym roku obdarzał dobrem i wszystkim, co zostanie przez Panie i Panów zaplanowane. Szczęść Boże!